śmieciaki. Może wyślemy świeżaką paczkę. A czemu mamy im pakować paczkę, co? Ja to chyba nie chcę żadnej paczki wysyłać. No dobry, ja... No a ja chcę, bo niedawno mieli urodziny. Świeżaki? No. Serio? A czemu? No, urodziny. Urodziny? No, oj, no dobra, to chodźmy zapakować jakąś paczkę. Okej, paczka przygotowana, więc teraz czekamy, aż dotrze do świeżaków. Hej, hej, a co tam jest w środku? Już wiesz, co tam w środku jest włożone, czy to niespodzianka będzie? Będą mieli niespodziankę i paczka już jest nadana, więc teraz będzie szła do świeżaków. Hej, hej, hej! Grzesio! No? Gdzie jesteś? O! Grześ! Krzyś, ty też tutaj? Patrzcie! Dostaliśmy paczkę z Japonii! Tak? Serio, mówię wam! Ciekawe od kogo? No? Hej, hej, hej! To chyba jest od Zgnilaków! A! Właśnie przeczytałam! Grzesio, słyszałeś o tym? No? Zgnilaki przysłały nam paczkę urodzinową! Tak! Super! Otwórzmy może tą paczkę, bo cały czas o niej rozmawiamy, a kompletnie jej nie otworzyliśmy. Dobrze mówisz, Krzyś. Otwierajmy paczkę. O, Eliza, otwierasz paczkę? Tak. Ale fajnie. Wow, ile tej paczki. O, widzę, już coś jest w środku. Co jest? Nie wiem, nie widzę. O, ostrożnie z tymi nożyczkami. Eliza, co ty wyprawiasz? Otwieram paczkę. Otwierasz paczkę? Super! O, jest już! Co jest w środku? Woohoo! Jest! Wow! Przesyłka! Super! Patrz, Eliza! Wow. Zobacz! W środku są słodycze od Zgnilaków! I co tam jeszcze jest? Mnóstwo tego wszystkiego! No, pełno! Ciasteczka! Ciasteczka! Wszystko do zrobienia samemu! Fajnie! Teraz wam wszystkie zestawy pokażę, które świeżaki dostały na urodziny. Pierwszy zestaw, drugi, trzeci, czwarty, takie lodziki, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, i dziesiąty. Świeżaki dzisiaj zjedzą niezdrowy lunch i to będą hamburgery z kolą i także z frytkami. Czas otworzyć zestaw. O, w zestawie, jak już otworzyłam, to mamy także tak ładnie zapakowane i tu jest etykieta na frytki i na soczek. Okej. W środku miałam łyżeczkę, nożyk, taki malusieńki, maciupeńki kubeczek i przeróżne saszetki, keczup, mięso, ciasto i inne jeszcze saszetki. I tu jest także pojemniczek i tu jest taka maciupeńka miareczka. Teraz muszę przeciąć nasz pojemniczek, żeby mieć wszyściusieńko osobno. Okej, tutaj także muszę odciąć miareczkę. Pojemniczek na frytki i taki do mieszania też muszę odciąć. Okej, odcięłam. Teraz do naszego pojemniczka. Będzie teraz nam potrzebny do frytek. Pojemniczek do frytek. Opakowanie takie żółte. I... Także są potrzebne takie dwie miarki wody, więc wleję. Pierwsza miarka. I druga miarka. To słuchajcie, wsypię teraz. Co tu wsypuje, Eliska? Tak mało tej wody tak. Tu jest. Masę wszystko? Tak, wszystko. Wszystko? Na pewno? Na pewno.
Jak masa tego na dużo. Frytki. Masa na frytki. Dobra, wsypana masa. Trochę chyba zamieszam, tak? To pachnie jak pieczone ziemniaki. Rzeczywiście, no. Ojejka. Sporo tego, sporo, no. Taka masa się, rzeczywiście taka się robi, o. Tak. No proszę. Mało wody, fajnie. Ale... No. Ale ładnie, masa się zrobiła. Jest tak, jak miało być. To teraz zrobimy jeszcze pyszne mięso, no nie? Do naszych hamburgerów. Tak. Proszę bardzo, dwie miarki wody już wlane. Teraz zasypujemy masą i chyba sobie jeszcze pomieszamy, nie? Tak. Dobra, no to szybko do pracy. Mieszamy, mieszamy. Oho, już się robi taka bardziej zwarta część nam. Ło, jak super, super, ale fajnie. Oj, chyba nie wszystko się tak nam ładnie rozpuściło, znaczy rozpuściło. Zaraz się zrobi. Zaraz się zrobi, nie? Po prostu tak trzeba pougniatać. Dobra, pougniatamy. Oj, pachnie mięsem, ale fajnie. Czujesz, Eliska? Tak. No, ale ładnie pachnie. Pycha. To wkładamy naszą masę do ciasta, jejku, do mięsa, do środkowego pojemniczka. No proszę, prawie już zmieszczone. Okej. Okay. I będziemy mogli zacząć przygotowywać kolejny etap. Ile to się robi w tej mikrofali? Chwilę? No, dobra, minuta 30 sekund, zdążymy. Dobra, uwaga. To włożymy jeszcze masę na naszą bułkę. Proszę bardzo, też już jest prawie gotowa. Oho, znowu wymieszamy. I powinna nam się, o, właśnie, już się robi taka fajna. Uwaga, uwaga. Prawie zaczyna mieć kształt bułki, znaczy kształt, kolor. O, popatrzcie. Dobra, rozrobimy, rozrobimy i gotowe. To tak przygotowaną masę nalejemy sobie do jednego kubeczka i jeszcze do drugiego. Agata! Co, Krzysio? Co robisz? Ja właśnie robię bułki do hamburgera, będzie dla Ciebie. Dla mnie? No, podoba Ci się, Krzyś? Tak, jeszcze nie. Serio? Ej, Krzyś, ostrożnie, ja tu pracuję. Dobra, idę powiedzieć wszystkim świeżaków. Zawołaj Grzesia, niech przyjdzie, on chyba lubi hamburgery. Dobra. O, Agata, wołałaś mnie. Cześć, Grześ. Cześć. Patrz, co robię, hamburgery. Coś dla mnie. No pewnie, podobają Ci się. Tak. Zobacz, jakie ładne. No dobra, to dam Ci gryzać. Okay. Może być? Tak. Tak? Tak. Będziesz chciał więcej keczupu czy musztardy? Keczupu. Keczupu, w porządku. To słuchajcie, teraz pora na ser. Wrzucam całą zawartość pojemniczka. Eliska. Okej, okay, wlewam wodę. Miarkę wody, tak? Tak. Masz ją? Miareczkę, tak, wlane. Super, no to możemy zamieszać. No to wymieszamy nasz ser. Oj, chyba mało wody w nim jest, co? Czy mi się tak nie, wydaje? Nie, wydaje się. Dobra. To ja może już w tym czasie zrobię... Co zrobisz? Kolę. Dobra, to Eliska. A nie, ketchup. Ketchup? No to będzie najpierw ketchup. Dobra, ser już jest praktycznie gotowy. To teraz co? Kola. Tak. Wrzucamy. Wow, jak się pieni. Ale jak, rzeczywiście mocno. Poczekaj, Eliska, zaraz to ładnie nie ma. Sama kola jest, wow. Ale fajnie, jak buzuje. No. Ale zapachniało. Dobra, no to kola gotowa. Okej, okay, więc pokroję frytki, bo tutaj są takie malusieńkie paseczki. Tu jest opakowanie na fryteczki, możesz wkładać od razu. Ale fajnie. No. Frytki. Ile frytek nam się zrobiło, spójrzcie. O, wrzucimy je już do środka. Jedna frytka. Ostatnia fryteczka. Druga. Hop, wszystkie pokrojone. No, zobacz, jak to fajnie wygląda. Są nasze frytki. Wow. Jeszcze fryteczki. Troszkę. Oho. I frytki są gotowe wszystkie. Całe małe opakowanie frytek. Okej, więc teraz wleję dwie miarki wody na ketchup. Już jedną wlałam. O, ale ketchup pachnie. Teraz drugą. Mogę ja wsypać? No to wsyp pewnie. Gdzie jest ta łyżeczka? Nie, szedełko nasze. Jest, proszę. Wsyp. A,
Ale fajnie, wiecie jak pachnie ten ketchup, super? Tak. Super, nie? Ketchupowato. Trzymaj, zabierzemy to. No. Naprawdę, wow! Krew! Niam, 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 niam! Jak ketchup prawdziwy, nie? Tak. Ale śmieszne. Oj, klapnęłam oj, no sobie ketchupem. To czas przekroić naszego hamburgerka, prawda? Dobrze to robi Eliska, tak? Tak. Dobrze, no to kroimy i nasz mini hamburgerek, spójrzcie, gotowy. To teraz co? Mięso? Tak. Też taki większy kawałek? Taki gruby kawałek. Oj, mięso się ciężko kroi. Dobra, już. Mięso tak mi wyszło niesprawiedliwie. Ktoś dostanie mniej, ktoś więcej. Jeszcze proszę bardzo, drugi hamburger. No to nakładaj, Eliska. Okay. Jedno mięso? Tak. To na ustronie? A ketchup? Ketchup. Ketchup jest najpierw na ten, na mięso? Nie, na bułeczkę. Na bułeczkę. Dobra, no to ketchup. Dawaj. Pycha, mięso? I co, teraz będzie ser? Ser. Uuu, jest i ser, i bułka. Bułeczka. Ketchup. U góry. Pycha. Na i znowu mięso. Ketchup. I serek. Ser, taki wiszący zrobimy. O, my takie duże plastry przygotowałyśmy. Pycha. Mniam, to jeden hamburger dla mnie, drugi dla ciebie. Dobra, słuchajcie, to ja sobie kawałek ukroję hamburgerka. Taki wow. Mały kawałek sobie ukroję. Dobra, to jest mój kawałek. Chodź tu kawałku, zaraz go zjem. Ale pachnie. Dziwnie pachnie. Frytki. Wiecie to? W sumie nie jest aż taki straszny, ale tak dziwnie smakuje. Ser jest dobry. Teraz poczułam więcej sera. Teraz trochę frytek. Znaczy jeden frytek razem z ketchupem. To już jest dobre. Frytki są w porządku. Jeszcze popiję moją mini kolą. Frytki były lepsze niż hamburger. Ofu, ale kola to jest... kola jest tragiczna. Naprawdę straszna jest kola. Najgorsza z tego wszystkiego jest kola. Frytki najlepsze. To dzisiaj razem ze świeżakami zrobiłyśmy pyszne hamburgery, frytki, a także kolę. Ej, Grześ, co ci najbardziej smakowało? Frytki. Frytki? Super, mi też frytki. A Rzodkiewka to zajadała hamburgery. Prawda, Rzodkiewka? Tak, tak. I jeszcze Pepsi. I jeszcze Pepsi. Wow, super. No to słuchajcie, świeżaki razem z nami dzisiaj zaszalały. Jeśli i wy lubicie hamburgery, frytki i kole, to zostawiamy co? Kciuki w górę. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału. No i widzimy się następnym razem. Pa! Pa!